właśnie, znajdujemy się w Sosnówce, mamy piękną pogodę i dzisiaj zaplanowaliście pewną akcję. Tak, razem z Dorotą Goławską, sołtys Romanowa, zaplanowałyśmy sobie, że dzisiaj będziemy robić takie wiosenne sprzątanie i razem dwa sołectwa sobie właśnie pobocza, drogi, co tutaj znajdziemy, sprzątamy, robimy porządek. Dużo jest śmieci tutaj w miejscowości Sosnówka? To zależy od miejsca, ale no zdarzają się takie miejsca, gdzie naprawdę tych śmieci, szczególnie właśnie przy drogach, ktoś pojedzie, coś wyrzuci przez okno. Wiadomo jak to jest, nie jest to fajne, ale mam nadzieję, że ta akcja pomoże właśnie troszeczkę uprzątnąć te pobocza i te drogi, żeby było nam bardziej przyjemniej i dla oka, i w ogóle dla środowiska. No miejmy nadzieję, że wy w tym roku posprzątacie, to za rok jakbyście zorganizowali tą akcję, że nie będzie tych śmieci. Też mam taką nadzieję, że jakby świadomość ludzi i ta wiedza na temat ekologii i sprzątania jakby z roku na rok będzie coraz większa i w przyszłym roku zrobimy tylko ognisko tak naprawdę. Na ten, tak, dokładnie, z okazji wiosny i tego, żeby się cieszyć, że jest pięknie, czysto, sympatycznie. To też fajny pomysł, żeby dzieciom pokazać, że ważne jest, żeby nie śmiecić, że ważna jest ekologia. Tak, jak najbardziej. Myślę, że od dzieciaków, właśnie od takiego małego najlepiej zaczynać i pokazywać, jak ważne jest to nasze otoczenie naturalne i to, żeby utrzymywać ten porządek, bo jest to dla nas wszystkich tak naprawdę ważne. Na koniec akcji jest zaplanowane ognisko i coś jeszcze? Tak, będzie ognisko, będą kiełbaski i dla dzieciaków są pianki na ognisko, także spędzimy sobie potem wspólnie sympatycznie czas. I oczywiście mamy z nadleśnictwa sadzonki, drzewka i każdy uczestnik dostanie w prezencie za to, że dzielnie sprzątał takie drzewko.